Cześć, siemaneczko, witam was 2 sierpnia. 2 sierpień, a potalerzowane, zaraz już wapno prawie skończone. Pokoszone, zboża zaprawione. No szok, tym rok jest. Żniwa skończyliśmy już 2 tygodnie temu. Bardzo szybko to poszło, ale plony mizerne, co zrobić. Tu na tej działce gdzieś pszenica dała 5400 z groszem. To i tak jest chyba dobrze jak na tą działkę. No ale nie ma co się chwalić. No. Rzepak ze 2 tony średnia wyszła. Także lipa straszna. Sam na samych górkach miałem rzepak, no i też to taka średnia. Może na lepszych ziemiach jakby był tylko, to by ze 3 tony wyszło. No i lecimy sobie z wapnem, sypię czarną kredę. Jedno auto już wczoraj rozsypałem, przed chwilą przyjechało drugie. I lecimy sobie tutaj. Tu był rzepak, teraz była pszenica. I planowana jest na części kukurydza, na tym prościejszym soja. Więc i tu jest jeszcze poplon zimowy będzie, więc tak to wygląda ta czarna kreda. Dwa lata temu stosowałem w granulacie, teraz zamówiłem sypką. Bardzo fajnie to się rozsiewa, powiem, suchutki materiał jest. Nie to, nie pyli się. Popatrzcie, mam ile tutaj, na 2 palce dobrze rozstawione, gdzieś tak sypię, gdzieś tak to na 600 na hektar. I powiem szczerze, że ładuję cały rozsiewacz i ani razu nie wychodzę, że coś się zawieszy, coś, nic, kompletnie nic. Zobaczcie, jaka to jest mała szczelinka. I wszystko elegancko zlatuje, także polecam materiał, bo fajnie się sypie. Znaczy nawet mam czapkę z czarnej kredy. Ale to jak zamawiałem na Opol Agrze, to dostałem przy zamówieniu. Także no tak to wygląda, zostało mi do rozsypania jeszcze trochę hektarów. Chcę to dzisiaj zrobić, bo jakieś deszcze mają być. Że dwunastka ma co robić z tym rozsiewaczem pod góry, bez napędów nie ma szans. Zobaczcie, 2000 obrotów tak trzymam i wtedy mi tak jeżdżę, teraz nie wiem co ile, musiałbym policzyć, wychodzi mi tak to na 600 na hektar, tak jak chciałem, więc elegancko. Zobaczcie. Prawie w ogóle to się nie pyli, tyle co spotkuje, to trochę kurzu wyleci. Także fajnie, fajnie się to rozsypuje. Daleko to leci, bo też jest taka, nie jest to całkiem zmielone, a już coś się chmurzy. No i lecimy, to taka widzicie działka krzywa, ale co zrobić jak takie się ma.